mała, mniejsza, jeszcze mniejsza. Biorąc się za reprezentację Słowacji, z szafy fana wyciągam tę samochodową słowacką koszulkę. Ciekawi co z tego wyjdzie, zostawiajcie suby z dzwonkami, łapki w górę i komentarze. Reprezentacja Słowacji swój pierwszy mecz rozegrała w 1939 roku. Do 1944 rozegrała 16 spotkań, po czym do 1992 słowaccy zawodnicy występowali w barwach Czechosłowacji. W drużynie, która zwyciężyła Mistrzostwa Europy 1976, 8 z 11 piłkarzy grających w finale było Słowakami. Słowacki Związek Piłki Nożnej powstał w 1938 roku, zaś członkiem FIFA jest od 1994, a UEFA 1993. Największy sukces Słowacy odnieśli w 2010 roku. Nie tylko awansowali na Mundial RPA, ale wyszli tam z grupy, pokonując ówczesnych mistrzów Włochów. Z grupy wyszli też na Euro 2016 z trzeciego miejsca i odpadli w 1/8 po 0-3 z Niemcami. Przydomek reprezentacji Słowacji to Sokoli, czyli Sokoły. Najlepszym słowackim piłkarzem w historii jest oczywiście Marek Hamsik, który zaliczył zarówno najwięcej występów 120, jak i bramek 25. Stadionem narodowym dla reprezentacji Słowacji jest odnowione w 2019 roku Tehelne Pole. Najwyższe miejsce Słowacji w rankingu FIFA to 14 w 2016. Oto jest moja malutka samochodowa koszulka reprezentacji Słowacji, zakupiona gdzieś na szybko w drodze, gdy odwiedzałem ten kraj. Nie brakuje na niej herbu i numeru zawodnika zarówno na środku, jak i na przysłowiowych spodenkach. Numer 17 i chyba już wiecie, o kim mowa. Tak, to najlepszy w historii tej kadry zawodnik, zdobywca największej ilości bramek i posiadacz największej liczby występów. Marek Hamsik. A i dopisek Słowakia z tyłu uroczy. Uroczo powinno być także w kolejnych odcinkach, których i was nie powinno zabraknąć. Klikajcie w suby z dzwonkami, łapki w górę i podawajcie dalej filmiki, jak i linki do mojego kanału bliskim i znajomym. Dzięki za to i na razie.